Witam Cię. Powiedz mi, czy wynik Cię zadowala? Jest remisowy. No, powiem tak szczerze, że sam nie wiem. Jeszcze nie widziałem walki, dopiero szedłem z ringu. Myślę, że miałem więcej tych akcji. I wysokich kopnięć trochę niższych. No nie wiem, tak zadecydowali sędziowie. Myślę, że będę starał się o remis. Jeszcze raz z nim zawalczyć. Pierwsza runda zdecydowanie należała do Ciebie, natomiast później on troszeczkę też użył chyba tutaj gry aktorskiej, tak. Udawał i... To jest mi znane, próbował mnie podpuścić, żebym też opuścił ręce, żebym zaczął bawić się w jego grę, ale cały czas miałem ręce wysoko, oglądałem go z trenerami i trenerzy mówili, że będzie próbował tego, będzie próbował skakiwać sierpami, zresztą jak oglądaliście, to widzieliście, nie? Czyli byłeś w kontakcie cały czas z narożnikiem i słuchałeś ich podpowiedzi? No nie zawsze, ale starałem się. No to super. Czy gdzieś jeszcze Ciebie do końca roku będziemy mogli obejrzeć? Tak, na kolejnym Makowski Fighting Champion. Numerkiem 13. Okej, wobec tego czekamy, życzymy dalszych sukcesów. No i odpoczynku. Dziękuję. Chciałbym jeszcze pozdrowić moją całą rodzinę, moich trenerów, wszystkich sponsorów. Dziękuję Wam wszystkim za wsparcie, za doping i pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy za dobrą walkę. Do zobaczenia. Dobranoc, dziękuję.